Hej, witaszki serdecznie znowu w kampanii szwedzkiej w Empajerze i cóż, dalej zajmujemy się spokojną rozbudową naszego potężnego państwa. Właśnie miałem sprawdzić, ile mam wojska, zapomniałem o tym. Tak, to która przeminie, to zerknę sobie. Bo ciekawe jestem, jak potężną armię mam. Znaczy, jak liczną. Liczność niekoniecznie świadczy o potędze. Powinnam to mieć właśnie tutaj. I mam trochę sporo tych armii. Wiecie co? Aż tak szybko przeliczę. To będzie tak. 800. Dodać 220. Dodać 2480. Dodać 320. Dodać 800. Dodać 320. Dodać 2660. 2480. No, 320. Takie. Zajebiście w tej chwili spędzam odcinek. 1760. 1852. 208. Mam 15240 ludzi pod bronią. Czy mogłabym tą liczbę powiększyć? Tak do 30 tysięcy? Nie mogłabym, bo brakłoby mi pieniędzy. To smutne. Tak smutno to brzmi. Dobra, to ja mogę drogę dalej rozwinąć. O, turururu. Mogę dalej to rozbudować. To rozbudować. Tak. W sumie nie wiem, na kogo będę szła, więc gotuję się trochę do wojny też z Austrią. Tak na wszelki wypadek. Jakby jednak doszło do tego, że bym wypowiedziała jej wojnę. A, wait, kiedy ja będę miała tą maszynę parową? Co ja mogłabym już robić, bo mam bogactwo. Nie, teraz robię bogactwo narodów. Niech. Czyli za 12 tur zacznę dopiero móc robić coś związane z tymi. Sparą dalej. Cholera. Trochę to trwa niestety. Miło, że Grecja powróciła. Cieszy mnie to. Odkryto bioelektryczność. Okej. Przyczyna naturalne, zginął dżentelmen. Maroko padło. Barbarzyńcy, przestać mi robić tą pieprzoną ideę republikańską. Nope. Żadnych idei republikańskich szerzyć tu nie będziemy. Barbarzyństwo. Mogę to rozbudować. Budujemy. Żadnych idei republikańskich, nic takiego. Imperializm. Mogę to dalej rozwinąć. A bardzo ciekawie się ufortykuje, tak, jeśli chodzi o wojsko. Już w tej chwili mogę spam wojska robić. 6 jednostek na turę. Nice. Kurczę, ale jak ta Grecja wróciła, to mnie jeszcze bardziej kusi, by najechać ten Osmanów, żeby ich pokonać. Gentlemen, chodź tutaj. Tutaj od razu robię coś ok, tutaj też. Dobra. Muszę
Wszystko mi się ładnie rozwija. Tutaj mogę drogi rozwinąć. Właśnie porozwijam do końca drogi na moich terytoriach. Drogi dla wszystkich. Tutaj chyba tutaj jeszcze brakuje, tak. A co za tura. Widzę, że tak częściowo już nie ma na co pieniędzy wydawać, bo buduję drogi. W sumie nie, drogi się przydają, ale buduję drogi wszędzie. Na tych bardziej, najbardziej udupionych prowincjach. Hiszpania zajęła Francję teraz. Może Hiszpania zaatakuje? Właśnie, jakby się Hiszpania z... Kibicuję właśnie Hiszpanii, żeby podbiła Austrię, żeby ja mogła tam wejść do wojny. Po stronie... może Austrii właśnie? Zobaczymy jeszcze. To mogę rozbudować. Mam dużo pieniędzy. To mogę rozbudować. Rozwijajmy nasze terytoria. Uczelnia duchowa, to jest moja uczelnia duchowa, tak? No to wygląda. Tylko siedzi w niej wrogi kapłan. Dobra. O, te tutaj budynki za turę się pobudują. Zobaczę, czy da mi to jakiś koptem pieniężny. Ciekawa jestem. To w sumie sporo ich naraz zacząłem robić. A w ogóle, wiecie co tu mam agenta, co tak przypomniałem o nim? Idź tu. A, raport budowy. Wybuch w Breski. Wybuch Brescji w północy Włoszech zniszczył niemal jedno szóste miasto, w związku z tym, że błyskawice Piorunu uważane są za wyraz gniewu Bożego, duchowni zezwolili na umocowanie na wieży heretyckiego Piorunochronu. Wtedy Piorun uderzył w kościół San Nazaro, zapalając składowane w nim 100 ton prochu szczeniczego. Auć. Powodując wspomniany wybuch i zabijając 3000 ludzi. Po tym wydarzeniu duchowni zgodzili się na Piorunochron, lecz o dziwo nie zmienili zdania co do składowania materiałów wybuchowych w kościele. Czemu oni składowali proch w kościele? No okej. Okay. Dobra, dalej to budujemy. Dochody mi tak średnio się zmieniły. Ja potrzebuję więcej pieniędzy, by móc moje tutaj kopalnie rozbudować na kolejny poziom, żeby jeszcze więcej pieniędzy one dawały. Jeszcze więcej niezadowolenia. Cholera. O, tutaj. Szpital marynarki zbuduję prawdopodobnie też. Ty, mój szpiegu, też idź do Osmanów. Zobaczymy, co się dzieje u nich. Ty też. O, do Bułgarii chodźmy, zobaczmy, czy tam jakieś wojska są. Znaczy, tu widzę sporo sił, aczkolwiek wątpię, żeby to jakąś przeszkodę stanowiło dla moich sił. Większą. 80, 79%, dobrze. Ogólnie podoba mi się tak, moje państwo obecnie prosperuje. Bardzo mi się podoba. Wymazano ołówek. Edward Nairn, inżynier zajmujący się projektami przemysłowymi, dokonał ciekawego odkrycia. Gdy chciał wymazać ślady węgla i grafitu ze schematu, który przygotował przez przypadek, zamiast czerskiego chleba bez skórki, użył do tego kawałka gumy. Założył, że guma o wiele lepiej usuwa ślady ołówka i doszedł do wniosku, że sprzedawanie gumek z naturalnej gumy po 3 szylingi za kostkę,
której bok nie ma 1,5 cm, to świetna alternatywa dla krześlarstwa technicznego, którym zajmował się wcześniej. Teraz usilnie stara się ulepszyć swoje odkrycie, gdyż regularnie używana gumka kruszy się i bardzo szybko niszczy, przez co wcale nie jest trwalsza niż chleb. Okej. Na Mołdawii mi się drogi rozwinęły. Trzeba jeszcze bardziej rozwinąć na kolejny poziom. Te się jeszcze budują. Tutaj port rozbudowujemy. To najlepsze koszary? Jasne, stawiamy. To będą najlepsze? Czekaj, tak? Tak. Szkoła wojskowa. W Sztokholmie za 3 tury będzie. Tak, właśnie poświęcam moje całe dochody na budowanie miejsc do rekrutacji, których pewnie potem nie wykorzystam, ale oj tam. To jest w sumie tak na wszelki wypadek, jakby... Gdyby jednak ktoś przełamał obronę moich wojsk. W sumie w Europie mamy teraz takie 3 potęgi. Znaczy nie, 2 raczej. O, Francja wróciła do siebie. Wow. Udało im się to. Zaskakujące trochę to jest. Urząd zbrojeniowy mogę zbudować. Why not? Może być. Drogi się porozwijały w wspaniałym kraju. Dochody wyglądają dalej całkiem nieźle. Że jak przestały mi rosnąć dochody, to jest smutno. Krosno mechaniczne potrzebuje. To już mam. Mam nadzieję, że nikt nie próbuje odpieprzać coś z ideami republikańskimi. Na szczęście. Denerwuje mnie tylko tym. Żądania reform. Ale to do działu mogę rozbudować w sumie. I tego nie chce mi się rozwijać akurat. Czy stąd mogę wyjść sobie armią? Mogę, cudownie. Armię ich podmaszeruję tutaj sobie. Stąd pewnie też już mogę wyjść, co nie? Jep. Armię ich przemaszeruję tu. Teraz pytanie, ruletka, kogo zaatakować? Nie, ja prawdopodobnie jutro się zdecyduję i to... A dzisiaj po tym odcinku przestanę nagrywać. W sumie nagrałabym jeszcze jeden dzisiaj odcinek. Ja muszę policzyć, ile jeszcze w sumie jutro muszę odcinków nagrać, żeby tak mi starczyło na ten... Na czas, kiedy mi nie będzie jeszcze w ogóle wrzucić, to muszę. Prawdopodobnie nie wyrobię się z tymi materiałami, braknie mi filmów, ale trudno. W miarę dużo ich tak będzie ich. Czy mogę gdzieś jeszcze coś ciekawego zbudować? Albo nieciekawego? To mogę rozwinąć. To będzie patrzenie po pojedynczych osadach i szukanie tego znaczka, że coś jest do budowania. Mogę port wojskowy rozwinąć, niekoniecznie potrzebuję. Chwilowo nie. Ten port handlowy mogę rozwinąć. Ten w sumie też. No i dobra, korzenia coraz z pieniędzmi, to też rozwinę. Armia dalej niech sobie maszeruje tu. Ta armia też niech idzie tu. Ta armia potrzebuje zupełnie, potrzebuje generała. Przejdźcie tutaj na razie. Poczekam na turę i zwerbuję zaraz coś. Wypóki zostańcie sobie tu. Tak, kusi mnie zaatakowanie Osmanów. Dlatego, że ich łatwo pokonam.
i bez problemu raczej zajmę Stambuł. Znaczy Stambuł, Konstantynopol, w ogóle czy jest zmiana, czy jest opcja zmiany nazwy miasta w Empire? Chyba nie, szkoda. Chcę zmienić nazwę tutaj Konstantynopolu na taką, jaka powinna być, czyli na Konstantynopol. Albo na Bizancjum, cokolwiek, ale nie Stambuł. Skonstruowane budynki, dobrze. I teraz tak, o co chcę uzupełnić tą armię? Brakuje tu działu. Brakuje tu generała, od tego zacznijmy. Jest generał. Teraz możemy myśleć, co mogę zwerwać. 6 slotów. Granierzy niekoniecznie. Elitarna piechota nie ma, brzmi całkiem dobrze. Dragonów niekoniecznie potrzebuję. Z2 to działa. Będzie 6 jednostek. A może zgromadzę taki elitarny pułk w sumie. Nie tych. Tych. Dobra. Wy tak taktycznie. Rzecznie stanie się tu na granicy. Nie wiem, populacja mojego kraju. 35 milionów ludzi? Tak. Okej. Okay. 23 tysiące dochodu na turę. Czy nikt nie robi dalej idei republikańskich? Nikt. No dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Skończę turę i spróbuję kupić tą Nową Fulandię od Francji. Gnię za ile? Zaatakowałem sprzymierzeńca. Zaczęła się wojna. Przyłącz się do walki po stronie sprzymierzeńca. Jasne. Czyli wygląda to, że muszę zmiażdżyć Imperium Osmańskie. Ja w dwie tury będę pod Stambułem. Czy oni mają armię na granicy z Grecją? Nie, mam nadzieję, że Grecja się jako tak utrzyma. O, ty sobie idź dalej tu. Właśnie, jakich generałów mam? Mam tego. Idź na Stambuł, jako głównodowodzący. Ty mu będziesz towarzyszył. Dobra. Grecja wygoniła Chirokezu, smutno mi. Bardzo mi smutno. Kto mi umarł? Czy te dwie armii wystarczą na froncie? Mogę tam dostać tak dodatkowo w sumie. O, ta sobie pójdzie na Sofię. To ją z marszu zajmę. Tymi siłami. Jest zadowoleni dalej. Dobra.
Miałem zająć się. Regiony. Dajcie mi to. I płatności, zaoferuj płatność. Mogę wam, nie wiem, 30 tysięcy dać. Dobra, może przesadziłam. 20 tysięcy. Chciałem wam dać 20 tysięcy za prowincję, która pewnie nie daje nam wam wielkiej części tego. Dobra, najpierw zajmiemy się wojną z tymi, z Osmanami, a dopiero potem zrobię tą kolonię sobie. To ja będę miał gotową za turę, to ona dołączy na południu. Nie chcę rozwijać kiju, żeby miał większą obronność. Dobra. Serio, już nie mam nic z tych pomniejszych budynków. Można na technologię teraz czekać. Będę czekał długo. Znaczy jeszcze 3 tury, potem zrobienie tego. Ojejku, jejku. To tak, ja w tej chwili wam osmanie taktycznie zabieram Sofię. Zrobię sobie nowy szybki zapis. Okej. Odbudować to. Uzupełnić siły. Dobrze. Ty mi pokaż, co tu jest. Co ma Grecja? Dobra, Grecja ma armię. Brzmi o piechoty liniowej. Macie czym walczyć. Z Turkami. Dobra, w takim razie ta armia podchodzi tu. Trzymuję oblężenie. Może to zbuduję najpierw. Zadali lansów. Może się przydać. Tutaj ma się rybacki, tak, rybacki jest. Papa. No i kupiecki. Okej, o właśnie, ja tutaj teraz graniczę. Zapomniałem, że ja tu graniczę z Osmanami. To wiecie co? Trzeba do Czekarska wysłać jakieś siły. No będzie aż taki typowy spam piechoty liniowej. I wyślemy to tam. Żeby bronić tego miejsca. A tutaj tymczasem ja zwerbuję. Jak by wyglądała tak teraz na to? Zobaczmy tak na szybkiej bitwie. Poszło dobrze. A, łaźnia turecka, teatr. Też przebudujemy. A może niekoniecznie. O, mam kolejny uniwersytet. Jak miło. Turcy bardzo szybko przegraliście. A pomyślcie, że właśnie dosyła nową armię na front, która jest lepsza. Jeszcze, bo tutaj są elitarne oddziały.
Ojojoj. Dobra. Była bardzo krótka wojna. Znaczy, tutaj wiem, że oni mają jeszcze dalsze terytoria i tak dalej, trzeba też jeszcze podbić. Aczkolwiek, no. Stąd i wymiotam błyskawicznie. Do jej stolicy po prostu weszłam. Strajk robotników Bułgarii. No wiem, burzy się teraz będą. O, tutaj miasto założone. Myślę, że przydałby się tu kolejny ten budynek do zadowolenia w sumie. No, bo tutaj te budynki będą dawały mi coraz większe niezadowolenie. A, radajmy. To nie będzie. Raport budowlany. Francja z Austrią się bije. Dobra, bijcie się. Mi to nie przeszkadza. Ja to tylko wojska muszę wysłać do Czekarska, żeby to się ewentualnie broniło. Dobra. Pas gubernatora, fort. Oni w ogóle fortu nie mieli. A to trzeba je wygonić z reszty tych osad tutaj. Te siły tutaj nie przechodzą. Prawdopodobnie w tym odcinku ich pobiję całkowicie. Dobra, przeszkalałem się dalej. No, Grecja nie może narzekać na brak pomocy z mojej strony, że tak powiem. Można powiedzieć, że bardzo sprawnie zareagowałam na to. Bardzo sprawnie, dobra, koniec tury. Cóż, wojna bałkańska niewątpliwie będzie krótka. Bo, znaczy w sumie już skończyła się, bo tutaj Serbia to... W sumie nie, Serbia się zalicza do Bałkan. Chyba tak. Chyba. Teraz wroga. Żadnych idei republikańskich proszę mi do cholery nie robić, bo poduszę was wszystkich po prostu. Dobra, za to... Teraz możecie zająć się tym. To będzie przydatne. Tak dla odmiany. Zamiast jakieś idee republikańskie, barbarzyńcy. By chcieli od razu. Dobra, tu. Zrobimy szarpelem. Trochę to zajmie, ale trudno. Tarę maszeruj tu. Tarę nie dobije tych. Czemu wy strajkujecie? Kim wam chodzi? Żądania reform. Ojeju, ojeju. Teraz muszę wam zwerbować garnizon tutaj, żebyście się nie buntowali, tak? Jak to szlak. W tym momencie... Przydałby mi się dodatkowy budynek, że mogę zbudować ten do zadowolenia. No kurwa, nie mieliście kiedy zacząć się budować?
Nie wiem, jakie kurwa ja mam reformy mam zrobić. Żyjecie w potężnym kraju. Bogatym. O. Czy tutaj też się buntują? Nie, to akurat nie. Ale na przyszłym mogę zbudować sobie ten zajazd. Dobra, to weźmy państwa, osady, w których się buntują. I po prostu nawerbuję tego garnizonu. Tutaj to wiem, że się buntują. Nie podoba mi się to, co zaczęło się dziać. Teraz mnie rąbię to po kieszeni, że będę musiała porobić garnizony. Pierdziele. Co to w ogóle jest? Na miniaturce wygląda, jakby ten budynek był zburzony. Ale okej, niech i będzie. Wewróćcie się tu. Uzupełnijcie się. Wymaszerujcie tu. Nie wiem, w sumie tu, że tutaj to padnie. No to jest problem z tymi... z tym zadowoleniem. Duży problem. Bo to w konsekwencji doprowadzi do tego, że będę miał mniej pieniędzy. A mniej pieniędzy to znaczy powolniejszy rozwój mojego państwa. A powolniejszy rozwój mojego państwa powoduje to, że będę zirytowana tym. Może kupię jakieś duże miasto od Anglików na przykład. Dobra, jak wybuchnie powstanie, ja ich stłumię po prostu, jak wyrżnę w pień. Tak jak ty tutaj. To ja będę robiła do cholery jasnej z buntami. Bardzo naprawdę staram się, żeby moje państwo było potężne, wspaniałe i w ogóle, a oni się buntują. Więc... jakby nie wiem, przegrywała wojnę, co nie, był głód i tak dalej, ale nie, ja wszystko... O. Zginął mi generał. Ja wszystko rozwijam przecież w tym kraju. Staram się, żeby było potężne, żeby ludzie byli szczęśliwi. Buduję im burdele na każdym kroku, a oni co? Barbarzyńcy. Tego bym się pozbyła. Musimy jako generałowie poginąć teraz. O! Dalej się buntują. W ogóle mam podatki dalej wyłączone. Ale też się buntują! No nie. Bunt na Ukrainie. Chuj wam w dupę. Myślicie, że będziecie spieprzać i wam to coś da? No. Bunt na Mołdawii. To jest bardziej problematyczna kwestia. Bo muszę cofnąć całą armię, by się z nim rozprawić. No dobra. Trudno. Tutaj za dla diliżansów.
Kopalnie mogą być, to może być. Dochody mi przez was spadły, barbarzyńcy. Gdzie jeszcze bunt wybuchł? Na Litwie! Dobra, ja tu wojsko mam blisko. Nie, ja mówiłam, ja nie będę tutaj się krzeniła z nimi. Ja po prostu będę ich wyżynać. No to naprawdę, ani podatki nie są wysokie, nawet chciałem je zmniejszyć. Ani nic, państwo się rozwija, ani bundy, bo rozwiązanie reform, republikanizm. Barbarzyństwo jakieś. Ale przynajmniej jeszcze ładniej granice mojego państwa wyglądają, niż wyglądały. Przydałoby się jeszcze to zjeść. Nie, ale uczyniła Szwecję potężną. Niewątpliwie. Zgodnie mogę handlować, ale nie mają niechęć. Berbery jest obojętna, państwa włoskie też są obojętne, a pohandlujmy z sobą. Nie, papa nie chce z sobą. Sojuszu z tobą nie chce, bo... Nie. Nie, nie rozumiem. Jak tak można takie bunty przeciwko mnie, przeciwko mojej potędze, przeciwko moim armiom? O, tu mogę pobudować. W końcu technologia mi się zrobiła. Tutaj jeszcze mam skórę, no tak. Baka taka do tej technologii, którą chcę. To jeszcze 4 tury. Dobra. Tak, potrzebuję tego, potem tego. Okej. Okay. Zniszczyli mi to. Dobra, naprawmy. No i dobra. Tutaj wszystko podbiłam. Tak więc cóż. Myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam Was do kolejnych filmów z Empire'a, gdzie dalej będę tutaj radośnie podbijała terytoria. Prawdopodobnie zjem do końca ten Imperium Spanskiego. Choć nie, nie mogę teraz zjeść Imperium Spanskiego, bo mam bunty. No tak, zapomniałam. Zastanawiam się, co będę robiła, zobaczymy. Dobra, w każdym razie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.